Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, nikt nie kontestuje w ogóle tego programu, bo Polacy i ci, którzy korzystają z kolei, widzą, w jakim stanie jest kolej. No to oczywiście, że to wymaga natychmiastowej naprawy. Tylko Polacy i my pytamy się, czy to aż teraz trzeba było takie pociągi zakupić. Tu jest kwestia kosztu, bo jak się dzisiaj patrzy na torowiska, po których te pociągi mają jeździć, to wie pan, mnie nasuwa się taka myśl. No, Polacy też mogą sobie kupić, wie pan, statek kosmiczny, tylko co z tego, jak nie będą mieć, nie będą przygotowani z wyrzutnią, z całym osprzętem i tak dalej. To jest sytuacja dokładnie podobna. Dzisiaj jak się patrzy, akurat jeżdżę, wie pan, z Tarnowa poprzez Kraków i nawet aglomerację śląską, bo czasem na skróty nie pojedzie, tylko jedzie naokoło, to my widzimy, jak te torowiska wyglądają. I czy to Pendolino wykorzysta swoje możliwości, jakie ma, a wtedy, kiedy będzie jeździło z tymi parametrami, o których pan mówi, to ja nie wiem, czy on doczeka, bo za 10 lat to trzeba pewnie go już do remontu dać. Panie ministrze, to jest taka pierwsza myśl. Następna, druga myśl, o której tutaj mówił pan poseł Tchórzewski. Te sprawy dotyczące dofinansowania do tego pociągu. Najpierw była mowa wypowiedziana i z tej mównicy przez byłego ministra 200 milionów euro. Potem 88 milionów euro. Potem dofinansowania 74 miliony euro. Panie ministrze, bo ja nie wiem, różne wypowiedzi są na ten temat ekspertów, nie przypadkowych gości. Co jest powodem, że takie stanowisko jest Unii? Nie mówię już o tym, że stanowisko Unii jest takie, że to jest za drogi po prostu pociąg w tych warunkach dzisiejszych kupowany przez Polskę. Proszę się odnieść do tego. Dziękuję.